Panie premierze, panie marszałku, Wysoka Izbo. Z epidemią koronawirusa jako obywatele, obywatelki poradzimy sobie wspólnie i solidarnie. Ale z epidemią, panie premierze, homofobii i nienawiści, którą pan szerzy wobec obywateli, obywatelek Rzeczypospolitej Polskiej, pan, pana partia i partyjne media walczyć będziemy niestety jeszcze bardzo, bardzo długo. Jest pan premierem, ale jest także pan posłem wybranym na Śląsku. Posłem z Katowic. A to Śląsk jest niemal codziennie wytykany przez was palcami, kiedy mówicie, że epidemia się skończyła, tylko ten Śląsk. To Ślązakom, mieszkańcom województwa, odmawia się wynajmu kwater, przebija się opony. To przed śląskimi dziećmi kolonie, obozy, jak będą traktowane, kiedy stygmatyzowany jest Śląsk. Kiedy pana posłanka z PiSu przy mnie zakłada maseczkę, mówiąc, pani jest ze Śląska, to zakładam maseczkę. To na Śląsku górnicy czekają i piszą do pana, żeby poradzić sobie z chaosem badań, żeby pan mi po prostu pomógł. Nad Śląskiem proszę się pochylić. Pani poseł Karolina Pawliczak, klub Lewicy.